Siemano ludzie, mamy misję. Mamy 5 minut, żeby dojechać na Przymiarki, a to jest jakieś chyba jeszcze 6 km. Sam tam nie dojadę, bo po prostu nie wiem którędy. Pomagam sobie nawigacją. Dobra, już w miarę już ogarniam gdzie. Chyba innej drogi nie ma, tutaj sobie w dół. I cały czas ciśniemy prosto teraz. I powinniśmy wyjechać na miejsce. Teraz gdzie? No nie mam pojęcia, czy dobrze jadę. Nawigacja kierowała tędy. Co do kurwy? 25 minut? Na Przymiarki to dojadę tędy? Tak. Dzięki. Spoko. A na Przymiarki, jak dojedziesz na samą górę, to w prawo przed wiatu. Dobra. Dobra. Dzięki. No tu jest ogólnie inna bajka, bo ty jadę na nogach tutaj iść, to by ciekawie nie było. Ile tu jeszcze tego zostało? Dobry? Na Przymiarki dobrze jadę? Rymanowa. O jest. Nie ma szans, że tędy dojadę. Ja ole! Na supermoto się tu pchać. Ja nie chcę tędy wracać. Dojadę tędy na Przymiarki? Znaczy, na Przymiarki chyba tak, bo my też, ale chyba tak. Pierwszy raz. Okej, bo tam mi mówili, że nie. Nie wiem. Co dalej to jest? I co, i gdzie teraz? Ja pierd... Ja pierd... Będę cały ujebany. Nie no, tędy nie. Ja pierd... Seriously. No i kurwa gdzie? Bajorok, wszędzie błoto. Ja pier... Na chuj to błoto. Ale słyszę już gdzie mam jechać. Chyba tu. Ale widoczki są fajne. O kurwa. Dobra, to czekam. Ale uff, coś jedzie. Jazda. Ja tu w ogóle nie ubrany jestem na taką jazdę, ale luza sobie zaraz mogę ubrać. Tędy? Okej. Ale moje opony, zero trakcji! Zero, to totalne zero trakcji. Na drogę? A nie na drogę, szkoda. Jedyny człowiek z porządnym strojem. Nagrywa? Będzie na YouTube? No. Ale mnie wykasza. Okej. Czuję się jak lamus. Przez te opony. Szerokie kapcie są śliskie.
Wow, ślisko. Nie hamuj przed nim, tylnym. Dobra. A mój kapcik. Nie, to był błąd, że tu się pchałem na to. Oj. Dobrze, że rozrusznik ma. Ja tu nie chcę. Byłem. Stamtąd trafię. A ty chcesz kupić? Nie, no dopiero kupiłem. Ja? Nie wiem, spróbować można. Znaczy nie wiem jak go ponad tylna, czy będzie kleić dobrze. Jazda. Tędy? O kurwa. Ale pachnie ten dwusów. Olej ma chyba truskawkowy. No mieli cały czas. Ja tu nie świruję. Jadę tak, żeby się po prostu nie wyjechać. Ale okej, zobaczymy jak to wyjdzie. A już mnie palce bolą od tego wysprzęglania. No i znowu asfalt. A ja nie wiedziałem, że tu takie kurde rzeczy są. Takie ścieżki, nie ścieżki. Dostałem kamieniem. Ja nie mam kostek, żeby tak kamieniami rzucać. Ała! Znowu dostałem. Łapię trochę żwiru. Tylko dlatego daję radę. Po samej trawie nie. Nie dałbym rady. O kurde. Dobra. Obieram tę drogę. O. Co się stało? Bo ja dojechałem ostatni, tylko widziałem jak się podnosisz. Czuć strasznie, mam, jak naciśniesz to prawie dęba staje i tam odstałem i nie zjecham. O! Zaryła! Ja tak nie zaryję, bo nie mam opony. O kurde, ktoś tu się wyjebie. I to może być, mogę być ja. O kurde, mać! Oni tu znają ścieżki pewnie. Wiedzą gdzie są kolejne. Ja nie wiem nic. Ale jadę za nimi. O k***. Dobra. Powiem tyle, że mało brakowało. W którą to stronę? Dobra. Polatane, pochulane. Więc tak, dzisiaj taki odcinek, może krótki, może nie. Ale polataliśmy trochę w enduro. Więc co, gleby nie zaliczyłem na całe szczęście. W spodenkach jestem.
ale jestem cały obdarty przez te krzaki. Dobra, zwijamy z powrotem. Siemano.